Szanowni Państwo, niedawne obawy związane z ograniczeniami dostaw energii elektrycznej czy moda na podróże samochodowe, nie tylko kamperami, sprawiają, że urządzenie, które chciałem zaprezentować w niniejszym materiale, ma wielką szansę stać się hitem sezonu. Otóż w moje ręce trafiła przenośna stacja zasilania Dedra DEZS0600 wraz ze składanymi panelami fotowoltaicznymi, a ja chciałem podzielić się z Wami moimi spostrzeżeniami po kilku tygodniach ich użytkowania. Prezentowana stacja zasilania jest naprawdę stosunkowo niewielka. Ma po 20 kilka centymetrów w każdym z wymiarów i waży około 9 kg. Wydaje się, że to wcale nie jest tak dużo, jak na jej możliwości. Dosyć łatwo się ją chwyta i przenosi, głównie dzięki długiej rączce i wgłębieniu pod nią zapewniającemu odpowiednią ilość miejsca na dłoń. W sam raz, by wyciągnąć z auta i postawić w dogodnym miejscu. Stacja wyposażona jest w wentylatory znajdujące się po bokach, a także gumowe nóżki. W tym modelu praktycznie wszystkie potrzebne elementy znajdują się od przodu. U góry mamy podłużną lampę LED, poniżej, patrząc od prawej, pod gumowymi zaślepkami znajdują się gniazda na kable rozruchowe pozwalające na uruchomienie auta w przypadku niskiego poziomu naładowania akumulatora samochodowego. Tuż obok, na samym środku, mamy wyświetlacz LCD, z którego odczytywać będziemy najistotniejsze informacje. Poniżej dwa gniazda prądu zmiennego, obok cztery gniazda USB o różnych parametrach, a następnie trzy gniazda prądu stałego. Nad każdą sekcją gniazd znajdują się czerwone włączniki. Nad wyjściami stałoprądowymi znajduje się gniazdo do ładowania. Z tyłu mamy tabliczkę znamionową, na której odczytamy wszystkie niezbędne parametry techniczne, w szczególności te dotyczące poszczególnych gniazd. Dowiemy się też, że pojemność budowanego akumulatora wynosi 640 Wh. Do stacji dołączona jest ładowarka sieciowa, która według producenta powinna naładować urządzenie w ciągu około 8-9 godzin. W trakcie ładowania stacji na wyświetlaczu miga ostatnia cyfra stopnia naładowania stacji. Pokazywany jest też czas pozostały do pełnego naładowania oraz moc, z jaką jest aktualnie ładowana. W zestawie znajdujemy również ładowarkę samochodową. Włączenie stacji zasilania następuje po wciśnięciu dowolnego włącznika. Na ekranie zobaczymy wtedy stopień naładowania akumulatora, wyrażany w procentach. Jeśli chcemy uruchomić jakieś urządzenie podłączone do stacji, to musimy użyć czerwonego przycisku dla odpowiedniej sekcji gniazd. To, czy dana sekcja jest włączona, sygnalizuje odpowiedni napis w dolnej części wyświetlacza LCD. Ponowne wciśnięcie przycisku powoduje wyłączenie sekcji gniazd. Każdą sekcję włączamy niezależnie i jednocześnie może być włączonych kilka sekcji. Gdy wszystkie sekcje są wyłączone, na wyświetlaczu widzimy jedynie stopień naładowania akumulatora, a wyświetlacz wyłączy się samoczynnie po około 60 sekundach bezczynności. Gdy włączona jest jakaś sekcja gniazd, poza stanem naładowania akumulatora, duże cyfry po lewej i informacjami o włączonych sekcjach, na środku wyświetlacza zobaczymy też szacowany czas, który pozostał do całkowitego rozładowania akumulatora dla aktualnego obciążenia. Po prawej zaś ciut mniejszymi cyframi moc pobieraną przez podłączone urządzenia. Jednym z dodatków tej stacji ładowania jest lampa LED, która może świecić w 5 trybach. 3 ciągłych o różnym strumieniu świetlnym i 2 przerywanych, z czego ostatni generuje świetlny sygnał SOS. Stacja ma też wbudowany system uruchamiania pojazdu. Aby móc korzystać z tej funkcjonalności, należy zaopatrzyć się niezależnie w komplet odpowiednich przewodów. Ja tej funkcji nie miałem okazji wypróbować. Sekcja prądu stałego, 12V, to aż 3 gniazda, z czego jedno to tak zwane gniazdo samochodowe. Nie zaleca się podłączać tu urządzeń o mocy większej niż 150 W. W sekcji USB mamy aż 4 gniazda, z czego jedno to USB-C, a jedno to gniazdo wspierające technologię szybkiego ładowania. No i w końcu sekcja prądu zmiennego 230 V wyposażona w 2 gniazda pozwala na podłączenie urządzeń, które mają ciągły łączny pobór mocy nie większy niż 600 W, a chwilowy pobór szczytowy nie przekracza 1200 W. Producent deklaruje tu sinusoidalny przebieg prądu zmiennego. Ja testowałem tę stację na szlifierkach, multitoolu, małych pilarkach, włosowej i taśmowej, ale wszystkim tym narzędziom daleko było do granicy maksymalnych poborów. Oczywiście można podłączyć ładowarki do akumulatorów systemowych, a pewnie znalazłoby się jeszcze kilka urządzeń warsztatowych, które dzięki takiej stacji zasilania
można byłoby używać, gdy brak jest dostępu do sieci energetycznej, np. na działce czy na budowie. Do stacji można też podłączyć urządzenia domowe, lampki, sprzęt RTV i tym podobne. Zatem stacja może być bardzo użyteczna również w podróży. Jeśli dla kogoś 600 W byłoby za mało, to Dedra w swojej ofercie ma także stację zasilania 1500 W. Jest ona jednak większa, cięższa i droższa. Z kolei ci, dla których 300 W byłoby wystarczająco, mogą pomyśleć o modelu DZS0300, który jest ciut tańszy, lżejszy i mniejszy. Oczywiście jednocześnie mogą pracować urządzenia podłączone do różnych sekcji gniazd, a ze stacji ładowania można korzystać nawet gdy ta się ładuje. W przypadku gdy mamy dostęp do sieci, może nie ma to większego sensu, ale jak się okazuje, stację tę można ładować za pomocą przenośnych składanych paneli fotowoltaicznych. Te także znajdziemy w ofercie Dedry. I dostępne są trzy rodzaje. Najsłabszy 40-watowy, który nie jest zalecany do ładowania akurat tej stacji. Widoczny tutaj 100-watowy oraz jeszcze większy 200-watowy panel. Prezentowany teraz panel po złożeniu ma szerokość i wysokość około 40 cm. Natomiast grubość samych złożonych segmentów to około 3 cm, a z kieszenią, w której znajdują się przewody i gniazda, to około 6 cm. Właśnie w tej tylnej kieszeni znajduje się przymocowany na stałe moduł wyjść, gdzie znajdziemy gniazdo stałoprądowe 12 V oraz gniazda USB, w tym USB-C, a także przewód z konektorami MC4 do łączenia paneli. Cały panel waży około 4,5 kg i dzięki rączce dosyć wygodnie się go przenosi. Panel zamykany jest na dwie klamry, po ich odpięciu możemy go rozłożyć. Składa się on z czterech segmentów, a z tyłu każdego z nich jest odchylana podpórka, którą w trakcie składania mocujemy na rzep, aby luźno nie latała. Panel ten po rozłożeniu ma trochę ponad 1,5 metra długości, ale trzeba przyznać, że dosyć wygodnie i szybko się go składa. W zestawie mamy dwa przewody. Jeden z obu stron ma wtyczkę 5,5 x 2,1 mm, a drugi na jednym końcu ma zamiast tego wtyk typu Anderson. Ponadto mamy 10 różnych wtyków do zastosowania z pierwszym ze wspomnianych przewodów. Przewód zakończony obustronnie wtyczką 5,5 x 2,1 mm możemy użyć do ładowania naszej stacji. Ponadto do panelu możemy podłączyć bezpośrednio urządzenia do gniazd USB, co pozwala nam na przykład naładować telefon. Drugi z panelów Dedry, DEZT0200 o mocy 200 W, jest już zauważalnie większy. Ma wymiary około 50 na 50 cm, ponad 8 cm grubości i waży prawie 8 kg. Również tym razem z tyłu mamy moduł gniazd, konkretnie trzech gniazd USB różnego typu i przewodów. W obu panelach przy module gniazd znajduje się dioda sygnalizująca, czy dany panel działa. Tym razem przewody z wtykami typu Anderson i 5,5 x 2,1 mm są zintegrowane z przewodami MC4. Wciąż jednak mamy zestaw 10 wtyków nakładanych na wtyk 5,5 x 2,1 mm. Sam panel składa się tym razem z 5 segmentów, co powoduje, że po rozłożeniu ma on długość prawie 3 metrów. Z tyłu każdego segmentu również są odchylane podpórki, ale tym razem są one zauważalnie szersze. Panele możemy oczywiście łączyć. Również i tym razem Dedra przygotowała odpowiednią pozycję w swojej ofercie. Przewód DEZT0001 pozwala nam na połączenie dwóch paneli ze sobą i podłączenie takiego układu do odbiornika prądu stałego, na przykład do naszej stacji zasilania. Jak widać, w warunkach, w których przygotowywałem materiał wideo, z dwóch paneli 100 i 200 W można było uzyskać łącznie 70 W energii. Sam panel DEZT0100 dostarczał około 25 W, a panel DEZT0200 około 45 W. Jednak wartości te należy traktować mocno orientacyjnie ze względu na dużą zmienność nasłonecznienia w trakcie przeprowadzania próby. Na koniec trzeba dodać, że choć panele posiadają klasę ochrony IP65, to sam generator
już takowej nie posiada. Jeśli nie brać pod uwagę czynnika finansowego, to moim zdaniem urządzenie tego typu byłoby hitem. Niewielkie, w miarę ciche generatory, których ewentualny hałas wynika z pracy wentylatorów, umożliwiające uruchamianie urządzeń o niemałym poborze prądu, idealnie mogą sprawdzić się na działce czy na budowie. Co ważne, wyposażone są w najpotrzebniejsze zabezpieczenia, takie jak przeciwzwarciowe, przeciążeniowe, przed spadkiem napięcia, przeciwprzeładowaniu, przeciw nadmiernemu rozładowaniu. W połączeniu z mobilnymi składanymi panelami fotowoltaicznymi wydają się świetnym rozwiązaniem również w podróży. Same stacje, jak i panele łatwo można schować do bagażnika, szybko można rozstawić i ewentualnie zmienić ich pozycję. Z perspektywy podróży warto zainteresować się nawet samymi przenośnymi panelami. Myślę, że wkrótce będziemy obserwować coraz więcej takich rozwiązań wokół siebie.